gniew. Jak ojcowie Kościoła, a zwłaszcza Ewagriusz z Pontu, którego nauką się posiłkujemy tu trochę, jak oni określają grzech, gniew? Jest to zniekształcony stosunek do innych ludzi. To jest też bardzo ważne. Jeżeli tutaj chciwość to zniekształcony stosunek do rzeczy materialnych, gniew będzie zniekształconym stosunkiem do innych. I według Ewagriusza, którego tu teraz zacytuję, gniew jest bardzo gwałtowną namiętnością. Mówi się, że jest to wrzenie i poruszenie popędliwości skierowane przeciw temu, kto rzeczywiście lub też rzekomo wyrządził krzywdę. Przez cały dzień przywodzi duszę do szaleństwa, a szczególnie podczas modlitw opanowuje umysł, ukazując drugą, jak w zwierciadle twarz tego, kto sprawił mu ból. Zdarza się, że trwając długo, przekształca się w urazę. Czyli jest namiętnością. Jest to wrzenie i poruszenie gdzieś tam popędliwości takiej człowieka, który jest skierowany przeciwko osobie wyrządzającej krzywdę. I to jest ważne, bo czasami ktoś nam rzeczywiście krzywdę wyrządzi, a czasami nam się wydaje, że nam ktoś krzywdę wyrządza. To trzeba też to wziąć pod uwagę. I jakby to powiedzieć obrazowo, on jest taką namiętnością, która nas atakuje jak gwałtowny wicher. Wyłania się z takiego wzburzenia, bo cię ktoś skrzywdził, ktoś cię obraził, uraził, zranił i czasem rozszerza się w to jak taki niczym trawiący ogień i ma na celowniku tych innych ludzi, tych, którzy nas skrzywdzili. My bierzemy na celownik człowieka, który no właśnie nas skrzywdził, który wyrządził nam jakąś przykrość. I można by było powiedzieć za ojcami pustyni, że jest wadą widzialną. Widać, że ktoś jest zagniewany, bo jeżeli czasami, nie, grzech nieczystości jest, to on się czasami gdzieś tam w skrytości popełniany i tak dalej, tego człowiek może nie dostrzegać, że ktoś ma problemy, nie, z takim grzechem. Z pychą to konkretnie może widzimy, ale to też gdzieś tak w końcu, ale może też być widoczna, tak, konkretnie i gniew podobnie. Jest to widzialne. Tak jak mówiąc za ojcami, oszpeca tego, kto pada jego ofiarą i czasami wywołuje takie nawet psychosomatyczne, nie, odruchy, jakieś efekty, powoduje utratę oddechu, wyrażenie no właśnie duszenia, to się dusi z gniewu, nie, są takie określenia i to rzeczywiście jest. No i Biblia posługuje się na określenie tego gniewu też taki krótki oddech, nie, ktoś ma taki krótki, chrapliwy oddech, bo jest zagniewany. Krótkość oddechu, nie? I co jest też dziwne, jakby tutaj powiedzieć, że te reakcje gniewu też czasem dzielimy ze zwierzętami, nie? To tak dziwnie zabrzmi, ale zwierzęta potrafią uzewnętrznić gniew, kiedy czują się zaatakowane, nie? A my, jeśli nie potrafimy opanować tego instynktownego poruszenia, ono jest słuszne albo nie, to w jakimś danym momencie to grozi ryzyko, że ono się przerodzi w trwałą urazę. I takie wspomnienie z niewagi, która nigdy nie zostanie wybaczona. A co z kolei przynosi tragiczne skutki dla każdej naszej relacji, nie? Czyli zauważmy, jeżeli nie opanujesz grzechu, powiesz coś tego gniewu w namiętności, takiej tutaj poruszony tym gniewem w emocjach, krzykniesz, zranisz, obrazisz kogoś, to może to mieć nieodwracalne skutki, nie? Przypomnijmy sobie sytuację gdzieś różnych kłótni, zwłaszcza z ludźmi bliskimi. Można zranić kogoś, o, bardzo mocno. My w miłości, w jakiejś takiej relacji, zażyłości pewnie jesteśmy otwarci na siebie, nawzajem. Ludzie są otwarci na siebie i jeżeli ktoś tam gdzieś kogoś zrani, dotknie, zawiodłeś mnie, wszystko to tam gdzieś w tobie złożyłem, całą nadzieję, a ty mnie zawiodłeś. I w afekcie, tak by można było powiedzieć, potrafimy mówić różne rzeczy. Potem ich żałujemy, kiedy dojdziemy do siebie, nie? Bardzo często. A czasem ich się nie żałuje. I jeżeli to nie zostanie opanowane, nie zostanie w jakimś sensie zdławione w zarodku, jeżeli człowiek pozwoli gniewowi zapanować nad sobą, no może mieć to opłakane skutki. I zauważcie, że bywa też tak, że wręcz przeciwnie, ktoś czasami nie ujawnia gniewu albo dusi go w sobie. W tym sensie, że on tam w nim jest, w tym człowieku aż wrze, aż mu tak, przepraszam, kolokwialnie dekiel może rozerwać. Ale on tego nie pokaże, nie? W jakimś sensie. I czasem ukazuje, nie? Pod tymi pozorami, ukrywa to pod pozorem takiej fałszywej łagodności. Ale prędzej czy później to wybuchnie.
jeszcze z większą gwałtownością, nie? I to można by było powiedzieć tak, takiego katastroficznego trochę języka używając, że wywołuje, może wywołać nieoszacowane szkody, nie? I teraz pytanie jest takie, czy lepiej uzewnętrznić swój gniew, czy go gdzieś tam w środku dusić, nie? Chować. Właśnie chyba lepiej jest uzewnętrznić, nie? Gniew. Ale trzymać go w pewnych ryzach, trzymać go w pewnych granicach, nie pozwolić, mówię jeszcze raz, żeby to nad nami zapanowało. Nie wiem, czy mieliście okazję z kimś właśnie wejść może nie tyle w konflikt, albo widzieć przed sobą kogoś, kto się na was zagniewał i czasem ma aż pianę na ustach, nie? Wściekłość, krzyk taki przechodzący, no różne takie, tak aż kurczę, gardło kogoś boli i tak krzyczy i taka piana i nic do niego nie dociera, nie? Nic, ty mówisz coś, to już on się wścieka i wydziera i tak dalej, i tak dalej. To jest taka właśnie kwestia, jakby daje upust gniewowi, nie panuje nad nim, nie jest go w stanie po prostu opanować. I jeżeli człowiek jakoś nie uczy się opanowywać tego gniewu, może dojść do tego z biegiem czasu, że te ataki gniewu będą coraz większe. To jest tutaj kolejna kwestia, rozeznanie gniewu. Bo możemy również mówić o tym, że jest tak zwany też dobry gniew. Może dobry to za dużo powiedziane. Nazwijmy go pozytywny. Gniew pozytywny. Konieczny dla ludzkiego rozwoju. I jest to takiego pewnego rodzaju gorliwość, jest to taki impet pozytywny, który trzeba wręcz ujawnić w obliczu zła. I tutaj zapłonął gniewem, nie? Ktoś, w Biblii tak czytamy, zwłaszcza Stary Testament, na Jezusa, jak zobaczymy, też zapłonął gniewem. Też zapłonął gniewem. Gorliwość, no dom twój pożera mnie, mówi Pan Jezus, nie? Tam mówi o nim Pismo. I to jest kwestia właśnie bardzo, bardzo ważna. Jest to taki gniew z miłości, można by było powiedzieć, to znaczy powodowany miłością. Przykładowo, gniew proroków, tutaj wobec przeinaczania kultu oddawanego Bogom. W gniewie prorok Eliasz też, żeby właśnie udowodnić coś, tak zapłonąwszy gniewem Bożym, no wybił tych kapłanów, nie? Baala wtedy w pień. Jakby jest taka scena, tam gdzieś wlewają wodę dookoła, tam ofiary mają spalić, modlą się ci kapłani i najpierw do Baala, żeby zesłał ogień na ofiary, które złożyli, a Eliasz wręcz idąc dalej, on po prostu polewa wodą te ofiarę, te mięso ofiarne dookoła gdzieś wlewa, też taką fosę robi, wlewa tam wodę, tam jest mokro i modli się do Boga. Bóg właśnie wtedy zapalił, dał dowód swojego istnienia i Eliasz w tym bojowym takim gniewie tych nieprawych wszystkich stawił. Ale ja was nie namawiam do takiego gniewu, nie myślicie, nie? Tylko chciałem pokazać, powiedzieć konkretnie, że jest też gniew dobry, taki pozytywny, powodowany miłością do Boga, nie? Przykładowo tutaj ten gniew proroków, nie? Ale weźmy chociażby Jezusa także, nie? Który gniewem też czasami reaguje. Przypomnijmy sobie spotkanie właśnie z tymi wszystkimi sprzedawcami, przekupniami świątyni. On tam powywracał stoły. On po prostu porozrzucał te pieniądze, które były tam na wymianę. On się zagniewał, był zagniewany i z impetem to robił bardzo gwałtownie, dlatego że właśnie uczyniono no, jakąś tam świątynię kupców z świątyni Boga, nie? Że tam sprzedawano, handlowano. Nie? Ewentualnie też, kiedy się zagniewał, kiedy Jezus miał kogoś też uzdrowić, nie? Kiedy no właśnie uzdrawia w szabat tego człowieka z uschniętą ręką, widzi niechęć faryzeuszów pod szabat i jest tak napisane, Marka, Ewangelii według Marka 3:5, spojrzawszy wokoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka, wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. Nie? To było tak bardzo, bardzo konkretnie, można by było powiedzieć, i Jezus też się gniewa. Nie? I gniew, który no właśnie kazał mu zdecydowanie wypędzić sprzedawców ze świątyni. I należy powiedzieć też, że jest gniew, który będzie oddawał chwałę Bogu. Nie?
taki przeciwstawiony fałszywej, jakby to powiedzieć, łagodności. Weźmy Psalm 76. Bo gniew Edomu będzie Cię sławił, a resztki z Hamat będą obchodzić Twe święto. Nie? Ci, którzy właśnie gdzieś tam Pana Boga, no, w jakimś sensie są wrogami Boga, ich gniew będzie oddawał chwałę Bogu. Nie? Ich gniew będzie oddawał chwałę Bogu. I tutaj czasami w tej ukrytej łagodności, nie? I ten gniew taki, który no właśnie jest pozytywny, jest przeciwieństwem tego, tej ukrytej łagodności. Bo czasami właśnie gdzieś jest ta kwestia czegoś takiego, że człowiek no niby w środku aż się gotuje, ale nic nie powie, że to jest to fajne, super, nie? A tam gdzieś aż podszyte to wszystko jest taką obłudą całkowicie. Nie? I krótko mówiąc więc, istnieje rodzaj wzburzenia ludzkiej wrogości, która jest nie tylko uprawniona, ale też pokazuje, takie ukazuje przekonanie, taką namiętność, siłę tego, kto ją ujawnia. I o taki gniew należy prosić Boga, ale też nie można pozwolić, aby on się wyostrzył i nas zaślepił. Gniew na zło, gniew na tą niesprawiedliwość, która się dzieje. Ale jeszcze raz mówię, to nie jest nienawiść, to nie jest coś, co właśnie nas uprawnia do pobicia kogoś, zabicia kogoś i tak dalej. Do stawania w obronie prawdy, do stawania w obronie Boga. To jest ten gniew. Gniew, który no, bardzo często ludziom nie pozwalał w komunizmie chociażby znosić tej niesprawiedliwości. Wyszli na ulicę, protestowali, nie? I tak dalej. Gniew, który właśnie też coś takiego powoduje. Nie? I teraz trzy warunki, które trzeba spełnić, aby gniew był właśnie takim słusznym gniewem. Jakie są takie trzy kwestie? Po pierwsze, musi być wzbudzony przez sprawiedliwość. Po drugie, musi mieć prawą intencję. Nie chodzi tu o stronę, nie? Ciała czy prawą, jakoś ten, ale chodzi o prawość. Musi mieć prawą intencję. I musi też wyrazić się w proporcjonalnej reakcji. Nie? Widzisz, że gdzieś ktoś zaczepia jakąś bezbronną niewiastę na przystanku, spodobała Ci się, on tak tylko sobie po pijaku, a Ty go no, z baseballu zapłonąłeś gniewem. Nie? Gniew musi mieć proporcjonalny tutaj właśnie. Musi być proporcjonalny do tego, co się dzieje. Nie? I nie może być niesprawiedliwy, nie może być powodowany chęcią zemsty, ani pozbawiony miary. Nie? To jest ważne. I tutaj chyba wiecie, że również Bóg wpadał w gniew. Nie? I Stary Testament o tym często mówi. Również Bóg wpada w gniew, a ten Jego gniew jest taką drugą stroną miłości. Bóg się gniewał na tych, którzy uciemiężyli Jego lud. Bóg się gniewał wtedy, kiedy Izrael schodził z Jego drogi. Nie? Bóg się gniewał wtedy, kiedy łamał przymierze i tak dalej. Ale to jest ten gniew właśnie taki sprawiedliwy. I czasem jest taka kwestia, jakbyście wzięli tu chociażby Księgę Sędziów, kiedy Izraelici schodzą ze złej drogi, zawsze spotyka jakaś kara. Nie? Wczoraj mieliśmy też po prostu też gniew Boga na lud, taki w Księdze z Mojżeszem, jak Bóg rozmawia. To jest chyba tutaj, powiedzmy sobie szczerze, Księga Wyjścia. Także, że Bóg chciał zniszczyć Izraela, a Mojżesz się za nim stawia. Bóg czasem też płonie, ale jest to gniew sprawiedliwy, prawy, jest to gniew, który ma jakąś, nie jest pozbawiony miary. Nie? I zauważcie, co jest też istotne, że gniew jest niewątpliwie złem, kiedy staje się ciągle obecny w naszych relacjach z innymi. Kiedy jest znakiem pogardy i nienawiści. I kiedy zawiera intencje unicestwienia i zniszczenia drugiego. To jest właśnie gniew zły. Wtedy, kiedy jest obecny w relacjach z drugimi stale, kiedy jest znakiem pogardy i nienawiści i kiedy zawiera intencje unicestwienia i zniszczenia drugiego. A gniew wtedy jest zanegowaniem relacji i odpowiedzialności. Jest w całym tego słowa znaczeniu zaprzeczeniem komunikacji, dialogu. Zauważmy, jest zaprzeczeniem spotkania, nie? I gniew staje się takim terenem, na którym rodzi się agresja i rozwija przemoc wobec drugiego. Jezus taką postawę uważa za równą zabójstwu. Posłuchajmy Pana Jezusa. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.
A kto by rzekł swojemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by rzekł mu bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Nie? I Jezus mówi właśnie, że ten gniew, który jest zaprzeczeniem komunikacji, który jest zaprzeczeniem właśnie dialogu i ta postawa takiego zagniewania, dążąca do dominacji nad drugim, w agresji pełna, no właśnie jest równa zabójstwu. Nawet nie wiem, czy pamiętacie, pierwszy grzech wziął się skąd? Wziął się z gniewu też, można by było powiedzieć. Z gniewu Kaina, który zabił Abla. Tak by to można było powiedzieć. Kain wpadł w gniew, dosłownie zapłonął, zapalił się i jego twarz upadła na ziemię. To jest gdzieś, można porównać sobie w Księdze Rodzaju, 4:5. I skutkiem tego było zabicie własnego brata. Nie? Tutaj jest gdzieś to. To jest ważne. I gniew może też rozpalić się przeciwko innym, kiedy oni, zwłaszcza najbliżsi, nie spełniają czego? Naszych oczekiwań. Kiedy nie potwierdzają naszego o nich wyobrażenia. Albo nie traktują nas tak, jakbyśmy chcieli. To są takie kwestie. Albo jeszcze może inaczej jest. My się możemy gniewać na kogoś, kiedy widzimy w nich wady, których nie możemy sami znieść w sobie. Nie? Gdzieś dokonuje się takiego przeniesienia. I tutaj jest właśnie to. Po pierwsze właśnie chodzi o to, że ktoś nie spełnia naszych oczekiwań. Dlatego się gniewam na niego, obrażam. Nie potwierdza jakby tego, co sobie wyobrażałem nie o nim. I nie traktuje mnie tak, jakbym chciał. Tu się rodzi gdzieś ten gniew. Nie? I gdy pada się ofiarą takich uczuć, to właśnie co? Człowiek reaguje ucieczką przed innymi, zamknięciem w sobie i oburzeniem na cały świat. To ja mam rację. Oni się mylą. To ja mam rację. Oni są zupełnie tacy. Nie? Tak się wydaje. Myślę, że warto tak sobie o tym pamiętać. Warto zobaczyć tą naszą relację ja inni. Jak w niej reaguję, jak w niej się poruszam. Nie? To jest istotne. A czasem gniew może być kierowany przeciwko innemu przez duże i, że się tak wyrażę, może być kierowany przeciw Bogu, bo Bóg nie spełnia moich oczekiwań, bo Bóg mnie nie traktuje, jak powinien mnie traktować. Nie? Bo Bóg jest taki. I taka postawa, tu gdzieś tego gniewu na Boga może przejść w tych skrajnych wypadkach, w bluźnierstwo, w świętokradztwo. Nie? Bo Bóg nie spełnia moich pragnień. Bo Bóg nie jest taki, jak się spodziewałem. Nie? A czasem też gniew kierujemy na siebie samych. I to jest ta autodestrukcja też. Bo sami nie spełniamy tych oczekiwań. Bo sami się nie kochamy, nie akceptujemy. Bo sami mamy gdzieś tam w sobie te pokłady agresji. Bo tak właśnie ja muszę być idealny, ja muszę być doskonały, cudowny, wspaniały i tak dalej. Nie? I zauważcie, co jeszcze powoduje gniew. On zaciemnia spojrzenie na osoby i rzeczy. On powoduje utratę kontroli nad sobą. Ale jak zaciemnia? W gniewie człowiek nie widzi jasno. W gniewie człowiek ma zaciemnione spojrzenie. Człowiek ma tak by jedno tylko i wyłącznie takie światełko widzi i tylko w tym kierunku idzie, żeby ten gniew jakoś rozładować albo wyładować na kimś. Nie? I żadne potem czasem racjonalne tłumaczenia nie trafiają. W tym takim momencie właśnie takiej agresji, tego wzburzenia, kiedy się na to pozwoli, żeby on w nas po prostu jakoś tak zaistniał, nie? I jeżeli reaguje się od razu, jeżeli się reaguje emocjonalnie, no to można wszystko w pewnym sensie stracić, tak powiem szczerze, i tak reagować, a nie inaczej. Nie? Gniew jest utratą też kontroli nad sobą. Jest taką chmurą, która zacienia serce. Ona przygnębia człowieka i odbiera rozeznanie. Co odbiera? Zdolność prawdziwej i wyważonej oceny. I tutaj posłuchajmy samego Ewagriusza, który właśnie mówi tak. Cierpliwy mnich jest kojącym źródłem, które każdemu dostarcza krzepiącego napoju. Duch zaś gniewliwego zawsze jest wzburzony i nie da spragnionemu wody, a jeśli nawet da, to mętną i nie do picia. Oczy gwałtownika są zaniepokojone i nabiegłe krwią i pozostają zwiastunami wzburzonego serca. Nie? Zauważmy, że
reakcja człowieka właśnie gniewliwego, ona jest nieproporcjonalna do kontekstu, w jakim zachodzi. Nie? I on sam nie potrafi jej kontrolować. Także, że właśnie uczucie może się przerodzić w agresję, przemoc, a nawet przemoc fizyczną. Nie? I tutaj właśnie jest to. I też Ewagriusz mówi tak dosyć ciekawie, że gniew jest wadą demonów. Mówi tak, żadna bowiem inna wada nie czyni z umysłu demona tak jak popędliwość. Nie? I Jan Damasceński mówi tak, że gniew przejawia się jako oburzenie, zawziętość i chciwość i w ten sposób, poczynając od nieopanowanej reakcji, może przerodzić się w zemstę. Wymowne jest to właśnie, że człowiek w gniewie nie jest w stanie się modlić, lecz pozostaje więźniem zdanym na łaskę i niełaskę tego popędu. Pamiętacie kiedyś taką sytuację, w której żeście się na kogoś gniewali? Czy jesteście w stanie się wtedy modlić? Wtedy przychodzisz na modlitwę, jesteś wzburzony i widzisz twarz, nie? Tej osoby, która cię zdenerwowała. Widzisz tę całą sytuację, analizujesz to wszystko i nie jesteś w stanie się modlić. Nie jesteś w stanie się modlić. Nie masz tego konkretnego rozeznania też, nie? I myślę, że warto sobie o tym pamiętać. To są skutki gniewu. To jest to powściągać go trochę, umieć ujarzmić. I jak się to robi? Teraz kolejna kwestia. Jak sobie z gniewem radzić? I tutaj myślę, że wielu takich, powiedzmy, no pisarzy tutaj duchowych czy takich teologów, oni twierdzą, że bardzo często dzisiaj gniew bierze się z zabieganego tempa życia. Że my tak zasuwamy w życiu, tak się gdzieś przemieszczamy z miejsca na miejsce, nawet w dzień, wszystko, że ciągle biegniemy. I można było powiedzieć, jest taki rytm szybki, że człowiek właśnie ciągle gdzieś jest w ruchu. I to jest również takie źródło, powód do gniewu. Gdzieś tam wyczytałem nawet, że jest to zawodowa wada współczesnego kleru, gniew. Duszpasterze gniewają się na tych, tutaj cytuję, którzy nie chodzą do kościoła za to, że nie chodzą. Nie? I na tych, którzy przychodzą za to, że przychodzą bez entuzjazmu. Nie? To można by było powiedzieć. Są źli na swoje rodziny też, bo wywołują w nich poczucie winy. I źli na siebie za to, że są tymi, którymi właśnie, że nie są tymi, którymi chcą być, nie? Ale to jest coś w tym, nie? Że jak tam przyjedzie jakiś gorliwiec czy proboszcz powie właśnie, bo ludzie nie chodzą do kościoła, bo jest słabo, to zawsze się obrywa tym, którzy są w kościele, nie? Ale za tych, których nie ma tam, ale tym, którzy też tam się obrywa, bo właśnie przychodzą, ale nie słuchają, nie? A bo to, bo tamto, nie? Jest coś takiego. Ja się pod tym podpisuję jasno i wyraźnie i w sobie też czasem taką postawę widzę, nie? Ale zauważmy, co jest, jeżeli świat jest rozbiegany, jeżeli świat ciągle gdzieś tam nas atakuje milionami obrazów, informacji, których czasem w stanie nie jesteśmy przerobić, jeżeli jesteśmy tacy właśnie czasami rozproszeni, to co trzeba zrobić? Lekarstwem na gniew będzie tu, i to się jawi jasno i wyraźnie, jest zdolność przebywania w ciszy i samotności, ale w taki sposób inteligentny, głęboki, pozwalając, aby ta cisza, samotność od czasu do czasu stały się przestrzenią, w której zostają ujarzmione te nasze wewnętrzne upiory. Ja bym powiedział tak, niedobrze jest od razu reagować gniewem na coś, co mnie wzburza, i sam się tego uczę od jakiegoś czasu. Bo naprawdę jestem też człowiekiem w jakimś sensie porywczym i kiedy coś mnie denerwuje, czasem ta moja reakcja jest zresztą, kto mnie zna, to wie. Nie? Ale też staram się naprawdę nad tym pracować. Odczekać trochę i potem gdzieś ewentualnie powiedzieć, zagadać zupełnie inaczej, żeby też spojrzeć z innej perspektywy. Nie w afekcie, nie w emocjach takich totalnych, bo jeszcze ktoś zacznie mówić tak, a nie inaczej i się tłumaczyć albo nie tłumaczy, tylko podejmie rękawice. Sam będzie tam nakręcał dyskusję, gniew i jest dym tak zwany. Nie? Przepraszam za ten kolokwializm, ale może to się źle skończyć. Nie? Czyli popatrzmy, że trzeba czasem poczuć się samotnym, trzeba się wyciszyć. Nie? I samotność i milczenie są konieczne, żeby walczyć z tymi podszeptami fałszywego ja, które stale zagrożone możliwością doznania niepowodzenia i braku przewagi nad innymi otwiera się na gniew. Nie? Popatrzmy, jeżeli nasze życie jest rywalizacją, jeżeli jest tak zwany wyścig szczurów, jeżeli często tam gdzieś biegniemy
idziemy, siadamy, robimy coś, ciągle jesteśmy gdzieś tam przez kogoś też nakręcani, to musi człowiek sobie usiąść i zadać to pytanie, po co ja tak biegnę, dlaczego tak biegnę, czy rzeczywiście ci, którzy wokół mnie, to są wrogowie, nie? Czy oni tak, a nie inaczej, właśnie mnie traktują, czy to nie jest, aby coś, co się mi wydaje, po prostu, nie, tak konkretnie, czy ja mam rację w tym wszystkim, trzeba umieć się wyciszyć, nie, trzeba, mówię, umieć to właśnie jakoś tak sobie powiedzieć, nie? I zauważmy, że zdystansowanie się od tego, co się robi, od środowiska, w jakim się żyje i od ludzi, którzy właśnie ciągle są obok nas, daje nam okazję, aby odnaleźć pokój, dystans. Dlatego czasem, nie? Nam się zaleca naprawdę jako zakonnikom, my jako redemptoryści mamy dwie serie rekolekcji przeżyć w ciągu roku, takich pięciodniowych w sumie, wyciszyć się. I zdystansować. Dlatego radzę tym, którzy są zabiegani, tacy już też więcej jakoś pomyśleć też o jakimś wyciszeniu, rekolekcjach, niekoniecznie na rok do pustelni, nie? Ale po prostu jakieś takie rekolekcje, chodzenie w ciszy też, kontakt z samym sobą, z tym prawdziwym ja, z tym sercem moim, to jest bardzo ważne, nie? Dystans jest istotny. Ja to też widzę na przykład, jak jadę, mnie długo w duszpasterstwie nie ma, widzę, że inaczej postrzegam to duszpasterstwo niż wtedy, kiedy jestem, nie? Że wtedy na przykład perspektywa się rozszerza, nie? Jak z daleka patrzysz. Perspektywa jest trochę szersza. I to jest właśnie też ważne, nie? I popatrzmy, że trzeba ukrócić ten, uciszyć gniew, który dąży do stania się w nas stale i skrycie obecnym. On chce się przerodzić w złość, która się kumuluje w nas i narzuca nam to, jak mamy postępować po prostu. A nasze postępowanie w gniewie nie budzi raczej sympatii otoczenia. Ja sam tego doświadczyłem, już powiem szczerze. I teraz, żeby pokonać jednak gniew na głębszym poziomie, to potrzeba zdolności zadania sobie prostego pytania, ale bardzo ważnego. Kim jest druga osoba dla mnie? Kim ten drugi jest dla mnie? Czy to jest osoba, z którą mogę nawiązać relację, której mogę być stróżem? I pamiętamy, jak po zabójstwie Abla Kain zostaje zapytany przez Pana Boga, gdzie jest twój brat, czy ja jestem stróżem mojego brata? Nie? Mówi Kain. I czy jest to ktoś, z kim mogę nawiązać relację? Taka osoba, tak na nią patrzę. Właśnie o to chodzi. Czy patrzę na kogoś jako na osobę, z którą mogę nawiązać relację, mogę być jej stróżem, opanować się i tak dalej, czy też jest ktoś, nad kim mogę zapanować, nie? Jak kogoś postrzegam? Jak postrzegamy ludzi? Naprawdę. Czy jako tych, z którymi możemy być w pewnym sensie na równi w tej relacji naszej godności, na tyle, na ile to pozwala, czy właśnie dominacja, panowanie, taka chęć, nie? Gdzieś tak właśnie tak i mogę nawet zanegować egzystencję drugiego człowieka, nie? To jest też właśnie ważne. Chrześcijanie powinni przypomnieć sobie odpowiedź, jaką daje nam wiara. Drugi jest bratem, za którego umarł Chrystus. I tutaj mamy ten tekst w pierwszym liście do Koryntian, nie? Tak. Że tak to właśnie wiedza twoja sprowadziłaby zgubę na słabego brata, za którego umarł Chrystus, nie? Brat, za którego umarł Chrystus. I dlatego stosunek do niego trzeba postawić przed Panem, nie? Jak ja reaguję? W apofegmatach ojców pustyni jest taka pewna nauka, ja wam ją przeczytam, ona jest krótka, 15 minut, myślę. Jest taka pewna nauka, która pokazuje skłonność do zrzucania winy za nasz gniew oraz to, że tylko w codziennym, realnym życiu można nad nim zapanować i mieć go pod kontrolą, nie? Bo nam się wydaje właśnie, że gdyby były inne warunki, to ja bym nie był taki zagniewany. Gdybym miał innych ludzi wokół siebie, gdybym żył w innym środowisku, to bym nie chodził taki nabuzowany i zagniewany. Okazuje się, że to jest bzdura w pewnym sensie. Takie myślenie nie jest dobre. Popatrzmy, posłuchajmy. Był we wspólnocie pewien niespokojny brat, który często wpadał w gniew. Rzekł więc do siebie, pójdę i samotnie zamieszkam w innym miejscu. A skoro nie będę miał do kogo mówić, ani kogo słuchać, będę spokojny i opuści mnie namiętna gniewliwość.
Wszedł więc i mieszkał samotnie w jaskini. Pewnego dnia napełnił sobie dzban wodą i postawił go na ziemi. Stało się tak, że on się nagle przewrócił. Napełnił go więc po raz drugi, lecz znowu przewrócił się. Trzeci raz napełnił i postawił, lecz tym razem dzban się przewrócił. Zawrzał więc gniewem, chwycił ów dzban i rozbił go. Oprzytomniawszy, poznał, że uwiódł go ten sam demon złości i rzekł: chociaż byłem samotny, pokonał mnie. Wrócę więc do wspólnoty, bo wszędzie trzeba pracy nad sobą i wytrwałości, a przede wszystkim Bożej pomocy. Wstał więc i wrócił na swoje miejsce. Nie? Nam się czasem właśnie to tak wydaje, że to inni są winni właśnie temu naszemu stanowi, w jakim się znajdujemy, że to gniew to przez innych. A ta opowiastka mówi jasno i wyraźnie, nie? Że w naszym środowisku, w realnym, tu i teraz trzeba się zabrać za gniew. Tu i teraz, konkretnie, w tym środowisku, w jakim żyjesz i w takim stanie, w jakim jesteś, trzeba nad tym gniewem starać się panować. I tutaj też chodzi o osiągnięcie postawy nacechowanej łagodnością na wzór Pana Jezusa. Nie? Jeżeli Chrystus domagał się od swoich uczniów nadstawiania drugiego policzka, kochania nieprzyjaciół, modlenia się za nich, to dla nas też praktykowanie łagodności obejmuje przynajmniej konieczność wyznaczenia czego? Granicy gniewowi. Jezus mówi, no właśnie, nadstaw drugi policzek, kochaj nieprzyjaciół, módl się za swoich nieprzyjaciół. Jeżeli nas ktoś uraził, jasne, że ten gniew się wzbudzi. Jeżeli jesteśmy przez kogoś dotknięci jakimś złem, zranieniem, jasne, tak będzie. I tu się tego nie wyrzekajmy. Nie jesteśmy aniołami w tym sensie, że mega cierpliwy taki, możesz robić co chcesz. Nie. Ale w gruncie rzeczy nie pozwólmy temu, żeby gniew nad nami zapanował. I trzeba mu stawiać granice. By uniknąć słów i czynów, które mogłyby zranić ludzi. I tutaj w Nowym Testamencie jest taka pewna postawa. Ona się nazywa z greckiego makrotymia. Jest to tak. Zdolność do cierpliwości i wielkoduszności, która jest atrybutem Boga, a dla człowieka jest to sztuka współżycia z niedoskonałością i nieodpowiedniością obecnymi w nim samym, jak i w innych ludziach otaczających go świecie. Nie? Świat nigdy nie będzie taki, jaki chcemy, żeby był. Nigdy nie będzie perfekcyjny, idealny. Ludzie, którzy są z nami, będą mieli wady, będą nam dawać powód do złości, do gniewu, będą nam czasem dawać, ale trzeba się uczyć wyrozumiałości i cierpliwości. I te postawy, o których tam gdzieś jest mowa, to na przykład Efezjan 4:2. Z całą pokorą i cichością, z cierpliwością znosząc sobie nawzajem w miłości. Nie? To jest tak. Inna tutaj postawa, Kolosan 3:12. Jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli miałby ktoś zarzut przeciw drugiemu, jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Nie? To jest ta makrotymia, czyli tutaj jakby ta postawa, w której, no właśnie, uczymy się tej cierpliwości, wyrozumiałości dla drugiego człowieka. Nie? Dla siebie, bardzo często ją mamy, nie? Ale dla innego to już nie, bo tu się Ewangelia kończy, nastawiłem drugi policzek i teraz ci dam, nie? I jeszcze jest jedna rzecz, że gniew jest tym, co też bardzo przeszkadza w modlitwie. I tutaj Mateusz na przykład 5:23, Ewangelia według świętego Mateusza. I jest tak napisane tam. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Zauważmy. Czy Ewangelia według świętego Marka 11:25 też jest tutaj. A kiedy staniecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. Nie? I tutaj zauważmy, że w czasie modlitwy gniew prowadzi do wyobrażenia sobie twarzy tego, kto nas zasmucił, i aby ten gniew przełamać, ten gniew pokonać, trzeba podjąć będzie wysiłek właśnie takiej prawdziwej modlitwy. Nie?
Trzeba będzie pokonać ten, podjąć ten wysiłek prawdziwej modlitwy. I zauważmy, co się dzieje. Czasem my właśnie w tym takim afekcie wielkim, w tym zagniewaniu naszym totalnym, my jakoś tak no właśnie nie możemy się modlić. O tym mówiłem tu przed chwileczką. My widzimy tylko tego człowieka, to wzburzenie jest w nas, ale jak kiedyś to już się trochę wyciszy, buduje, to trzeba po prostu stanąć jakoś w prawdzie, podjąć ten wysiłek modlitwy nawet za tę osobę, która nas skrzywdziła, zraniła. Nie? I tutaj myślę, że Maksym Wyznawca też tak pisze, jeśli jesteś zawzięty przeciwko komu, módl się, a wtedy wystygnie żal namiętności. Nie? I tutaj jeszcze może jeden taki fragmencik na koniec. On wam się może wydać ekstremalny, ale jak sobie radzić z gniewem, czasem śpiewem. Nie? Tylko byle nie wzbudzić gniewu swoim śpiewaniem u innych, nie? I tym fałszem. O, to może być niezłe. Posłuchajcie, jak wreszcie nie wspomnieć, że także śpiew może być ćwiczeniem, który pozwala uciszyć uczucie gniewu. Dziś znamy terapeutyczny walor śpiewania, ale mnisi wiedzieli o tym od zawsze. Ewagriusz tak pisze. W mężu śpiewającym psalmy cichnie gniew, a kto jest wielkoduszny, będzie nieustraszony. Mówił to do mnichów mieszkających we wspólnocie. Nie? I ten, kto śpiewa, nie może śpiewać z gniewem, ze złością, a śpiewając, wydobywając z siebie dźwięki, nie można mieć krótkiego oddechu. Lecz oddech jest wówczas długi, właściwy tym, którzy chcą wszystko wielkodusznie objąć. Również włoskie powiedzonko, pośpiewaj, to ci przejdzie, ma swoją wartość. Nie? Myślę, że warto tak robić. I jakbyście mnie tutaj śpiewającego gdzieś widzieli, nie? Czy słyszeli, to będziecie wiedzieć dlaczego. Nie? Ale zasadniczo tak czasem jest, nie? Że my sobie pomyślimy, jeżeli ktoś chodzi, nuci pod nosem, nie? Coś tam sobie śpiewa, dośpiewuje, to co się może okazać? Że to tak jednak spokojnie, spoko gość jest, nie? Ktoś w porządku. I tyle by było na dzisiaj.